Cześć, z tej strony Piotr. A z tej strony Michał. Witamy Was na kanale Metalurgia, a to jest kolejna nierecenzja. Nierecenzja, bo oczywiście jest to... dyskusja. Tak. Jeśli nie jesteście jeszcze zaznajomieni z tym formatem, to przypominamy właśnie, że bardziej niż recenzować album, będziemy dyskutować na jego temat, dzielić się z Wami naszymi przemyśleniami na ten temat, a jest to album zespołu ERF o tytule Full Upon Her Burning Lips. Jest to 9. album w dyskografii ERF, pionierów doom dronu w muzyce stonerowej, jakbyście to chcieli nazwać, na pewno wielkich autorytetów dla chociażby takich zespołów jak Sun, którzy też z tego dronowania uczynili swój rozpoznawczy znak. I teraz wreszcie po 5 latach przerwy mamy nowy album, wydany tym razem, nagrany jako duet przez Dylana Carlsona i Adrian Davis. Dobrze, że wspomniałeś Sun, przechodząc już do tematu Full Upon Her Burning Lips. Sun wydało w zeszłym miesiącu album Live Metal. I chyba oba się zgodzimy, że są pod każdym względem lepszy niż nowy album Earth. No właśnie, do tego chciałbym przejść. Ja widzę pewne podobieństwa. Na pewno w kontekście obu tych albumów, porównując je do siebie, jak i do całej dyskografii obu tych zespołów. Słuchając nowego Sun, miałem wrażenie, że jest to taki Sun w pigułce. Nic nowego, ale bardzo konkretna forma, bardzo konkretny album, taki, jaki możecie po prostu pokazać osobie, która nie jest jeszcze znajomiona z muzyką Sun i pokazać, tak, to jest ta muzyka, tak brzmi ten gatunek. Tymczasem w kontekście ERF też mam wrażenie, że to jest taki album, który definiuje bardzo, czym ERF jest. Przez to, że został odarty właśnie do tego duetu, został odarty do bardzo pierwotnego, minimalistycznego brzmienia, to możemy usłyszeć, czym konkretnie ERF jest, jakie jest. Przez to, że właśnie na tym albumie udziela się ten duet, który jest podwaliną ERF. Składy się zmieniały, a Carlson był od początku, no a Davis zawsze też mu jakoś tam towarzyszyła. No te dwa albumy czytam zupełnie inaczej niż ty, bo dobra, mieliśmy o ERF gadać, ale no skoro w tę stronę, okej. Okay. Dla mnie właśnie nowy album Sun jest poszukiwaniem bardzo ciekawych warstw brzmieniowych i takich energii dźwiękowych jak na Live Metal, no to ja nie słyszałem w tym zespole naprawdę dawno. No to prawda, tak. ERF, okej, okay, zgadzam się z tą pewną esencjonalnością stylu, o której powiedziałeś, tylko no właśnie, ten minimalizm moim zdaniem tutaj trochę szkodzi tej płycie, paradoksalnie, bo nie ma tutaj nic moim zdaniem, czego byście nie słyszeli na poprzednich albumach ERF. Natomiast nie usłyszycie też tu wielu rzeczy, które na poprzednich albumach ERF były. I jedną z tych rzeczy jest moim zdaniem jakakolwiek chęć progresu, pomysłu na płytę, bo tutaj to, co się dla mnie na tej płycie wybija, to są przede wszystkim partie perkusji, które są strasznie ograniczone do absolutnie niezbędnych, ale mimo to tam jakiś cień tej kreatywności, urozmaicenia się pojawia. Okej, może powiecie teraz, że czy ty powiesz, że to nie jest dobry gatunek, żeby szukać urozmaicenia i dużych zmian. Niemniej, no nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jest trochę tak, wiesz, że Carlson już ma ten status po prostu wielkiego innowatora, demiurga dronu i tak naprawdę co by nie nagrał, to to musi być genialne, przecież to nagrał Carlson, nie? A gdyby to zostało wydane pod jakąś inną nazwą, tak naprawdę nieszczególnie ktokolwiek zwróciłby na to uwagę.
trochę się z Tobą w tym temacie zgodzę przez to, że rzeczywiście łatwiej mi było podchodzić do ich poprzednich albumów. Mhm. Głównie też przez to, że oprócz tego, że rzeczywiście była ta baza, którą był Carlson, która była Davis, były jeszcze gościnne udziały, chociażby to była wiolonczela, pianino. Na ostatnim z kolei zaprosili gościnnie wokalistów. I między innymi Lanegana, który był takim zupełnie, no nie spodziewałbyś się tego, mhm. że on w takiej muzyce się odnajdzie, a się odnalazł. Tymczasem, no tutaj potrzeba nieco więcej uwagi, potrzeba więcej skupienia i z konkretnym podejściem trzeba podchodzić do tej muzyki, żeby się na niej skupić i żeby wyciągnąć z niej te emocje, które mam wrażenie tutaj były intencjonalne. Taka ta mantryczność tej muzyki, ten rytm tutaj, który ma nas wprowadzić właśnie w taki konkretny stan orbitowania. Mm-hmm. Tymczasem na innych albumach właśnie to było tego więcej, było bardziej interesujące, bardziej ciekawe. Tutaj bym Fall Upon Her Burning Lips bardziej traktował w kontekście pewnego doświadczenia i próby ponownego złożenia brzmienia tego zespołu okay. i zdefiniowania go, bo jednak na tych poprzednich albumach już tych kilkadziesiąt lat wstecz zawsze ktoś im towarzyszył. A teraz mają w końcu okazję powiedzieć wprost, to jesteśmy my tak brzmimy, to jest Earth. No dobra. W tym sensie jest to album tylko esencjonalny dla nich. Właśnie to jest najgorsze. Nie mogę powiedzieć, że nie kupuję, bo słucha mi się tej płyty naprawdę przyjemnie. Czy to w tle, bo taka muzyka bardzo, bardzo fajnie pozwala się odprężyć, tworzy bardzo przyjemne otoczenie, ambient, tak? Czy właśnie starając się skupić na tej mantrycznej perkusji, na tych małych derywacjach, właśnie na tym riffie, który powraca w kolejnych przetworzeniach. Tylko ja nie czuję, żeby to rzeczywiście coś wnosiło do ich dorobku w tym przypadku. Mhm. Moim ulubionym albumem Earth jest Hex or Printing in the Infernal Method. Wiesz, ten taki southern gothicowy, ale... Tutaj też trochę te atmosfery słyszę, ale jeszcze tuż przed nagraniem tego filmiku, który dla Was teraz robimy, odpaliłem sobie chyba Angels of Darkness, Demons of Light, na drugiej karcie właśnie Hex, na trzeciej Pszczoły zrobiły miód w czaszce lwa, na czwartej tam Primitive and Deadly i jeszcze parę innych. Przeklikiwałem się przez nie. Mam wrażenie, że to jest cały czas to samo, w pewnym sensie. Tak. Podane w trochę, wiesz, inny sposób. I może właśnie ten Full Upon Her Burning Lips to jest takie Earth wersji Soté właśnie. Już bez żadnych dodatków, tylko no, mnie to nie zadowala. Rozumiem cię jak najbardziej, no bo moimi ulubionymi albumami są wciąż Angels of Darkness, Demons of Light, część pierwsza i też Pszczoły zrobiły miód w czaszce lwa. Dobrze mi się tego słucha i wracam do tego przez gościnny udział właśnie muzyków na organach, czy to na wiolonczeli. I to rzeczywiście, mimo że... Tak. Mhm. I mimo tego, że one były w tle, to wnosiły dużo do tej atmosfery, była ona nieco bardziej różnorodna. No a tutaj mamy po prostu na Fall Upon Her Burning Lips do czynienia z How to Earth 101. No chyba tak. Chociaż może się czepiam tak na wyrost, bo rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę poprzednie albumy, wiesz, to jaki kapitał, jaką markę Carlson sobie zbudował i co mógłby z nią dalej zrobić. Ja myślę, że w pewnym sensie podziwiam za bezkompromisowość tej płyty, bo rzeczywiście można tam było dodać wokale, można było dodać jakąś elektronikę, no cholera wie co i
myślę, że dużo więcej osób by to łyknęło niż łyknie teraz. A jednak nie tutaj naprzeciw jakimś trendom, tylko raczej do tej płyty wracać nie będę, bo po prostu podobały mi się bardziej inne. Nie mówię, że źle mi się jej słucha, bo słucham się jej dobrze, ale nie wydaje mi się, żeby coś rzeczywiście do dorobku F wniosła. W tym sensie to tak, tak najbardziej. Myślę, że bardziej to wniosło do ich doświadczeń artystycznych i może pozwoliło im zespoić się ponownie po tej przerwie. Myślę, że będę wracać do tego albumu, ale tylko jeśli będę chciał konkretnie doświadczyć, właśnie będę miał konkretny stan, będę chciał tego doświadczyć i wprowadzić się z tym albumem w ten stan, mniej po to, żeby słuchać samej muzyki. Jeśli chodzi o muzykę, pewnie chętnie będę wracał do ich poprzedniego dorobku. Ale uważam, że Full Upon Her Burning Lips jest jak najbardziej udanym albumem Earth. Z chęcią właśnie zobaczyłbym znowu ich bardziej eksperymentujących, jeśli można tak to nazwać. Tak. Zostawiamy Was z tymi dwiema refleksjami. Podzielcie się, jakie wy mieliście wrażenia po odsłuchu tej płyty i widzimy się już wkrótce gdzieś tam. Cześć. Tak.